Dzień dobry, witam was serdecznie, moi kochani. W tym nietypowym odcinku pod tytułem. Poczekajcie, pod tytułem, jak to było? Już Wam powiem, bo ten użytkownik YouTube'a do mnie napisał i napisał nawet chyba, nawet użyje słowa, które on mi wysłał, bo to nawet ciekawie brzmi. Mm, niech ja popatrzę, gdzie ja to mam. Popowiem mm, szczerze, no. Ja jestem informatykiem, a nie zajmuję się takimi rzeczami po prostu. Dla mnie to jest po prostu. Powiem szczerze, dla mnie to jest po prostu trochę ten tego chore, żeby o czymś takim w ogóle nagrywać. O. Wiesz, nagraj to o czym ci mówiłem o termomodernizacji domów z lat 70., 80. Czym to zrobić, czy te budynki są solidne itp. I tak powinno być dalej, a nie itp. Dobra, nieważne. Okej. Okay. Eee, ja nie jestem od razu mówię budowlancem, architektem, inżynierem budownictwa. Opowiem to tak jak ja to widzę i tyle na przykładzie remontu swojego pokoju i instalacji elektrycznej, jaką przeprowadzałem z bratem Tyotecznym, który miał uprawnienia, bo już nie ma. A nie, sorry, ma, bo zrobił dalej. No, przedłużył, więc ma do 10 kV. Eee. I posłużę się po prostu zdjęciami, które mam na dysku yy, z remontu z 2017 roku, bo to był piękny czas, kiedy się działo i dużo browarów się chlało. Tak, wygląda ją zakupy, tak wyglądały zakupy z tamtego okresu z 2017 roku. Za te zakupy zapłaciłem, powiem szczerze. Z 50 zł. Nie licząc alkoholu, z 50 zł. No i browarów. Nieważne. Dobra, zaczynamy. Wpierw. Skuwanie tynków. Może tego nie widać. Ale powiem Wam szczerze, tu na tej ścianie. To powiem Wam szczerze, było najebane. Tej pacyny. Ze 2-3 cm. Tu jak dobrze widzicie, wzmacniałem wzmacniałem nad oknem żelbetem spokojnie, wiem, że zaraz niektórzy się dowalą, to miało być o termomodernizacji, a czy remont nie jest też, między innymi termomodernizacja jest, o na przykład tutaj normalnie to sobie odchodziło, bo tu pleśń się wdarła Grzyb pleśń, jakby tego nie nazwać a dlaczego, no bo budynek nie był wiele lat ocieplony Takiego urządzenia używałem Do rozpierdalania wszystkiego Oczywiście poszło na złą Bo się spaliło zaraz po remoncie No słuchajcie Urządzenia z Castorama nadają się Praktycznie do dupy zazwyczaj A teraz zaczynamy jazdę To jest instalacja Elektryczna z lat właśnie 70 bo budynek Został pobudowany dokładnie Nawet chyba w, kurwa, w latach w 70. został chyba zbudowany, jak dobrze pamiętam. No. I to jest instalacja. Mamy tutaj jedną fazówkę. I to jest poklejone izolacją parcianą. Powiem wam w tak. Jest tu faza 0. A to, to nie jest kabel, tylko to jest taki, takie coś sobie idzie i tyle. I, I tyle. Słuchajcie, tu nie ma uziemienia nawet. Tu, tu nawet nie ma ludzi uziemienia, takie coś nie istniało. Można było spiąć yy, właśnie. Jak to się mówi, można było spiąć 0 do bolca ochronnego, ale najpierw ale to się stosuje że to się podpina najpierw 0 się podpina pod bo bolec ochronny, a następnie wychodzi na w tych 0 w gniazdku i tak to się robi. No to jedziemy sobie dalej. Ja tutaj przepierdoliłem ten przewód parę razy, że coś w środku, okazało się, że no nic nie ma. Patrzcie, że tu nic nie ma. Tu jest dopiero zero i faza. What the fuck? Następnie, i tu mamy cegłę wypalaną na cegielni z dobrej jakości gliny. Widzicie, ile tej pacyny tu jest? Ehehe, 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 ehehe. Eee. Następnie, i mamy termomodernizację podłogi gdzie mieliśmy taką płytę pliśniową po prostu ja to zakonserwowałem już wam tłumaczę ja to zakonserwowałem konserwowałem kurde, uni gruntem 6 razy do tego położyłem na tą matę na tą matę położyłem folię paraprzepuszczalną na tą folię położyłem matę korkową i dopiero na to położyłem panele. Jest to zajebiście. Nie wali zimnem po nogach w nocy. No, jedziemy dalej. To nie wyszło, ale mniej więcej widać. Tu miałem taką, taką membranę, jakby to powiedzieć, pod zagrzejnikiem. Która teoretycznie miała odbijać ciepło. A tak naprawdę gówno to dawało. Stoł mój warsztatowy. Tak to wyglądało. Wcześniej tu stało biurko na komputer, to było w ogóle wszystko: było pierdolone kable od internetu, wszystko. No, no widzicie, no to jest właśnie budownictwo lat 60., 70., 80., że w wielu domach pewnie mieliście taką wielką kurwa kupek grzybu. Okna ściągane specjalnie z Niemiec dwuszybowe, standardu lepszego niż w Polsce były wtedy. a tutaj pierwsze tynki, zerwanie czekajcie, żeby było fajniej to sobie rozciągniemy no i tak to no, widać, tak, o, tak kiedyś na podłogę się smarowało jakby to powiedzieć takim lepikiem naklejało się właśnie płytę pliśniową i tak to się kiedyś robiło, jak dobrze zauważycie to jest cegła która jest yy, robiona na kształt ósemki, że po prostu w środku po obu stronach macie puste przestrzenie. To miało być jako rzekoma termoizolacja, ale to tak naprawdę gówno dawało. U mnie, teraz może pokażę na innym zdjęciu. No tak to mniej więcej wyglądało, grzyb, grzyb, grzyb. O, tutaj lepiej widać. To, że to, ma 2,5 cm grubości, nie wierzyłem. Dosłownie musiałem to sfotografować, żeby mieć dowód. No, i tutaj, pierwsze uderzenia. Powiem wam szczerze, ten komin został zajebany żelbetem od środka, i tyle. Po prostu, że wzmocnił sam budynek. No, i tak to wygląda. Widzicie zresztą dziury w cegłach, to jest właśnie to o czym mówię, że cegła jest w środku pusta i jest na kształt ósemki zrobiona. Widzicie jakie to wszystko jest krzywe, bo kiedyś nie było norm budowlanych, budowałeś jak ci leżało i koło chuja to miałeś, o, tak mówię. Oczywiście przepraszam, film jest bez cenzury, więc będę mówił otwarcie jak ja to widzę. Poczekajcie, i po prostu całą ścianę tutaj potem jak wszystkie tynki skułem to oczyściłem to wszystko odkurzaczem To zakonserwowałem to uni gruntem też 6 razy No i to jest właśnie sufit W budynku z tamtego okresu 70-60 lata Słoma, na to paceja i Rzekomo to miało spełniać normy jakieś tam Gówno prawda to się rozsypywało Często odpadało na łeb I tak to dawało Te słynne zdjęcie Kocham to zdjęcie <ścoughs> No i maszyna do niszczenia świata A tutaj to chmury były O i to jest najlepsze Mamy ścianę z pustaków Działową pomiędzy pokojami Ściana z pustaków te pustaki są puste w środku jak to pustak. Ja bym powiem szczerze, zalał je jeszcze kurde rzadkim betonem, żeby je wzmocnić. Nikt tego nie zrobił, by nikt o tym nie pomyślał w tamtych czasach. Tu już materiały mi dojechały, 1100 zł dałem za wszystko. Remont pokoju kosztował mnie 1100 zł w 2017 roku, rozumiecie to? Teraz byście wydali 6 razy tyle. Tak, i miałem jeden, jedno źródło światła w całym pokoju. Jest to mały dom. Po prostu bo kiedyś kurde budowano tyle ile było cię stać. Piękne widoki. Sterta gruzu, jak ktoś potrzebuje. To była opłata za pewne usługi dla pewnych ludzi, co przyjeżdżali mi pewne rzeczy dowozili. No, i tutaj kabel antenowy, i teraz lepiej szło po prostu. O, i tutaj y, wam pokażę, to bo będzie tu widać lepiej. Tu mamy jedną warstwę cegieł, pomiędzy drugą warstwą jest pusta przestrzeń. To miało służyć jako po prostu przestrzeń buforowa, i tak dalej. No, ale to no, średnio się sprawdzało. Bo żeby ta przestrzeń buforowa pomiędzy dwoma murami dobrze działała, to musiało być to cholernie szczelne. Bo ja mam tak, że z zewnątrz mam ścianę z pustaków, z zewnątrz budynku, w środku, pomiędzy pustakami a cegłą, wewnątrz budynku mam pustą przestrzeń, i następnie jest właśnie cegła czerwona. Tak to było kiedyś budowane no i ta nieszczęsna elektryka która była na, na odpierdol położona bo wtedy nie było się stać na nic lepszego o i to było tak właśnie zrobione tak to było właśnie po prostu zrobione słuchajcie, że mieliście takim drutem powiązane po prostu słomy i na to było paseja pierdolnięte zaciągnięte, dziękuję, do widzenia panie, mucha siada, nie siada no i wiecie ile ja się uwaliłem z tym, żeby to pozerywać O i mamy deski po prostu Parę desek było do wymiany, bo zgniły Po tyle lat było nic nie robione Kupa sterta gruzu Już minęło trochę lat, więc mogę wam to pokazać Bo to ja się wstydzę jak mieszkałem Bo większość z nas tak w ogóle mieszkała No i tu mamy kolejne, o i tak to wyglądało Słoma na to drut walnięte za prawo mi to było wszystko ktoś mi powiedział po chuja to zrywałeś mogłeś to zostawić tak jakby się rozpierdalało no, to wolałem to zerwać zresztą dalej będę opowiadał no i tu mamy deski i tak dalej no deski w niektórych miejscach były przygnite trzeba było wymienić o o i tu jak dobrze widzicie, właśnie to jest ten przekrój cegły, ósemka, tu mamy puste przestrzenie i to miało służyć jako strefa buforowa w cegle, że to miało być jako izolacja termiczna, no nie sprawdzało się. I mamy tutaj, mamy tu właśnie pustą przestrzeń właśnie pod oknem i wokół okna i to właśnie jako strefa buforowa działało. Widzicie, jak to się od. Właśnie widzicie, jak to się odznacza. Tu mi się przez wiele lat lało po prostu przez komin po całej ścianie. Woda. Cały miesiąc to schło dosłownie. Ja to i tak sześć razy unigruntem zabezpieczyłem. A przedtem pierdoleniem całe ściany dookoła pilmasem antypleśniowym i grzybobójczym preparatem, żeby to odgrzybiło. No i tak teraz mam. Od... No dobra, no to, to na pamiątkę sobie zrobiłem. PKP Polskie Koleje Państwowe. O, patrzcie się, i tu zrobiłem. Oczywiście z braćmi robiłem to, bo samemu bądźcie szczerze nie dalibyście rady tak zapierdalać i robić wszystko. I tu mamy sufit podwieszany, pod to poszła folia para przepuszczalna. Pod to poszła folia para przepuszczalna. Znaczy nie pod to, tylko tutaj poszła wełna, a na wełnę poszła folia para przepuszczalna i zresztą będą zdjęcia. O i tutaj już sufit wisiał, gotowy zresztą widać folię, tu jest, tu, jedno, tu jest jeszcze kable wypuszczane i tak zrobiłem u siebie elektrykę, że tu mamy pyk, pyk, pyk i tutaj jest z boku puszka, się wszystko łączy, każde gniazdko z uziemieniem, tak z uziemieniem, uziemieniem typu aktywnego. Czym się różni zwykłe od aktywnego? Zwykłe uziemienie polega na tym, że macie, kurde, po prostu jakąś tam, eee, jakąś tam, bednarkę zakopaną, ale ja mam uziemienie typu aktywnego, że jest aktywne w sensie, że macie nie jedną, a kilka bednarek zakopanych. I to nie szpilki, tylko jedne idą w pionie, a drugie w poziomie w dół. Na tym to polega. O, i tak to wygląda, tu jest puszka. Tu już było budowane pod komputer. Bo tu w tym miejscu stał, stał, stał komputer potem. Zresztą jesteśmy w tym miejscu. Tak to wyglądało. No i no, tu jest też ścianka działowa, tu wywaliłem przybliże. Tu wybiłem jedną cegłę, po prostu, żeby mieć normalny ludzki przepust na przewody. I co się doskonale sprawdziło. I tu doskonale widać cegłę. Po prostu było to budowane na odwalsie, aby tylko. O, i tutaj sobie od tej, od strony dalszych pokoi dałem sobie wełnę, opierdoliłem ją stelażem i pod, na to poszło płyta. Żeby była jakaś tam y, termoizolacja dodatkowa. No, ja wybiłem sobie wentylację. A odchyły od normy. <śmiech> <śmiech> Ja nawet nie wiem kto to stawiał, ale musiał być geniuszem po prostu. A podłoga tu już nawet nie mówię. A tu ja, tu normalnie rękę mogłem włożyć. Po to. Zresztą widać w innym miejscu. Płyta już wisi. Jakieś tam zdjęcia. A tutaj burza szła zajebista. No i tu już wylana podłoga, to potem było zaciągnięte, roz, tak rozstegowane i tu poszła na to kratownica st stalowa, do tego był wylany żelbet. No i Castora ma panele. Wiecie, dobór, tutaj wymieniałem reduktor od gazu, wymieniłem samodzielnie samo i Jakoś nic nie wyjebało w powietrze. O już płyta opierdolone. O tak to dalej szło. Zakupy w w, w kasteramie, dobrze. Elektryka prąd nie tyka. Upierdolone paćką, ale działa. No, a tak to potem wyglądało. Poranek, kojota. <ścoughs> Szósta rano. Powiem wam szczerze, ja nie jestem budowlancem, a nie zajmuję się remontami. Ale nikt nie może powiedzieć, że nie potrafię. Piękna mgła, a tutaj inne zdjęcie. No i zaraz coś wam pokażę. Zielonym kolorem malowałem od strony tej. A żółtym i zielonym też było od tej pomalowane. A tutaj jest nadmorskim piaskiem. Po prostu malowałem miejsca, gdzie najbardziej słońce smażyło, żeby po prostu te ściany najmniej wyblakły. O, jak zresztą widzicie. Pierwsze malowanie wyszło chujowo, ale jak już trzecią warstwę położyłem, a to wyciągnąłem ze ściany. Starożytny jakiś przedmiot. O. Ja się od razu przyznaję, nie jestem malarzem, maluję na odpierdol. Zresztą widać takie pizdy, to tylko jakaś ciota umie zrobić. O! Ty pedalskim kolorem. <grym> nie, naprawdę, szczerze, to chodzi o to, że ty, pierwszą jak położyliście warstwę nadmorskich piasków, to tak to wyłaziło. Jak to wyschło, to naprawdę pięknie wygląda. Tak to pomalowałem, no tak to najlepiej. Oj, oświetlenie nowe. Tak pięknie wygląda. Ja mówię, ja nie jestem fachowcem odmalowania, nie jestem budowlancem. Opowiadam tak, jak to widzę i tyle. Jeżeli komuś przeszkadza, to przepraszam bardzo, ale nie jestem biegły. Jeżeli czegoś nie wiem, poprawcie mnie w komentarzach. Tylko proszę cenzurą, a nie, wiecie, no, bez przesady. Tak to pięknie wyglądało. Powiem szczerze, że to nie był najlepszy pomysł. Bo drzwi się chujowo wkleimy. Równo jak szkło było wszystko pięknie, ale się potem otworzyć nie chciały. Bo trzebało jeszcze tutaj wzmocnić. Nawet tu i tu, kurde, ale zapomniało się. Ale człowiek się uczy na błędach. O tak to wyglądało, jak już mniej więcej to zaczynało wyglądać. A, i zapomniałem, że jak tu wstawiałem gniazdko, to upierdoliłem przewód musiałem tu potem to rozkuwać i na wago go łapać a i tam takie pomyłki no i się wiertarka zesrała za 50 zł z kastoramy o i tak to wyglądało z bratem ciotecznym kurwa jak ja za tym plecakiem tęsknię ja pierdolę kiedyś jak jeszcze do zawodówki chodziłem to w nim laptopa nosiłem aż mi tego plecaka powiem szczerze brakuje a szkoda, piękne czasy były. Z bratem o też nie tu panele kładliśmy. Wiecie, że ja pierwszym to spałem na tych panelach bez żadnej poduszki, niczego. Wyspałem się jak małe dziecko. I tak to wyglądało. Tak wygląda facet, który jest zjebany po 12 godzinach roboty. Mucha siada, nie siada. No, szefie, nie siada. Samochód terenowy, który już jest tak wysłużony jak ja. Zrobiłem sobie jakiś wypad wakacyjny, jakiś off-road po jakiś tam terenach. No i jazda dalej tam, kurde, to już inne zdjęcia. No. Ale jeszcze chcę wam coś. No i tutaj to już koniec tego. Ale chcę wam jeszcze coś pokazać. Mam tych zdjęć od cholery, jeszcze trochę O O i zobaczcie, i, i tak to O i to sobie rozciągniemy I tak to wygląda, to jest domek mój Na to się nie patrzcie, bo to było przepalanie silnika <noise> I tu mamy ocieplone steropianem dwójką na dole Tu mamy ósemką no i to jest właśnie, to jest tak, że tu mamy właśnie podwójne murzy, murze. I tu mamy pomiędzy murami pustą przestrzeń. No i to jest ocieplone dwójką, ósemką i tyle. Tył domu nie jest ocieplony. Ale coś wam jeszcze pokażę. To jest poddasze. I to są kolki. To będzie to wszystko wyjebane. Będzie dana folia para przepuszczalna i wełna 20. Tak to wygląda. Najlepiej to właśnie możecie to, to zrobić: wyjebać kolki i po prostu folią para przepuszczalną to pierdolnąć i wpierdolić wełnę 20. I najlepiej upchać ją jak najbardziej, bo będziecie mogli, bo to wam dużo da. O, i to było, to było kiedyś tak, w domach się robiło ocieplenie poddasza, że jakiś tam papier, kolki, to było wszystko, no to jest, no nieważne co tu jest. O, i to było wszystko, i tu mamy ścianę z pustaków, za chwilę wam pokażę o co mi chodzi dalej. O, tu mamy ścianę z pustaków, na tym belka jest po, belka krokwia, czy jakby tego nie nazwać, nie jestem specjalistą, więc nie znam się. To leży na murze ceglanym, na którym się opierają też dalsze. O, te belki, krokwie, jakby tego nie nazwać, opierają się na murze ceglanym, a zewnętrznym murem jest mur z pustaków. Pomiędzy pustakami a ceglanką mamy wolną, wolną przestrzeń. Która pełni y, rolę bufora termicznego, nie wiem po co to było. Ktoś był geniuszem, bo my to z bratem potem wzmocniliśmy. I o, i tu pomiędzy ten jest podparty cały dach na całej długości, w tym, w tym miejscu, w tym miejscu, i jeszcze chyba w tym miejscu podparliśmy to, po prostu, żeby pod ciężarem śniegu dach się nie załamał. O! I zobaczcie, tu mamy. Pustak i tutaj właśnie jest y, tabelka krokwia, czy jakby jej nie nazwać, leży na murze ceglanym już. A pomiędzy pustakiem a cegłą jest wolna przestrzeń, która była buforem termicznym. No, i o to chodzi. O, jeszcze właśnie w tym miejscu, przy samym, właśnie, murze z pustaków wzmocniliśmy to belką. Jest to tak, jest ten tak, tak podparty, że naprawdę on się nie zajebie do środka. No i tu mamy oczywiście kolki. Ja to zrobiłem po wejściu tam, żeby zrobić dokumentację techniczną. No i komin, który jest ładnie otynkowany, nic nie odpada, więc nie ma tutaj niebezpieczeństwa pożaru czy czegoś. Nie wiem, nie wiem, co oni tu chcieli odwalić, no ale to jest głupie, dlatego że jakby ten, to tabelka tu się łamie, pyk i siada to wszystko. To zostało i tak wzmocnione od razu lepiej przez nas niż było. O i komin obsypany szeroką warstwą piasku. Piasku nie usunę, bo niech on zostanie, bo to jest zawsze jakieś zabezpieczenie. Trzyma się to dobrze, ja to nawet pukałem ręcznie. Ręką sprawdzałem, czy to się trzyma, jakby nie, to bym to skuł i zatynkował na nowo. Robię ten film tylko dla mojego znajomego z YouTube'a, którego mam na Discordzie z którym rozmawialiśmy. O i tutaj zobaczcie, jest 4 cm odstępu i te belki, belki, krokwi, jakby tego nie nazwać. Nie jestem specjalistą, jeszcze raz mówię, więc się nie znam. Mam prawo do tego. One leżą na murze ceglanym, już tutaj. A tu, przy samym murze z pustaków, jest wolna przestrzeń, jako przestrzeń buforowa, gdzie jest po prostu pustka. To miało służyć, a nie służy. No bo nie jest dobrze ocieplone, i tak dalej. O, i teraz widzicie to lepiej. I jak to możecie ocieplić? No to możecie to ocieplić tak, że jeszcze możecie zrobić, że od tej strony po prostu całą ścianę yy, od środka za, otynkujecie. Najpierw pierdolniecie to uni gruntem, następnie otynkujecie i to też jakąś tam strefę termiczną zapewni. Ja tego nie robiłem, bo jest to bezsensowne, skoro dom jest ocieplony z po bokach, z przodu, a z tyłu niebo będzie w przyszłości. Zresztą będzie budowana kotłownia, więc i tak to będzie się grzało samo z siebie. No i robiło się kiedyś na gwoździe, a nie jak teraz na wkręty. Bo wiadomo, że jak coś taniej robisz na gwoździe, ale jak coś się dzieje to masz problem z ich wyrwaniem, bo wkręty, bierzesz wkrętarkę i wykręcasz. Wychodzi taniej. No i dobra. No, więc dlatego Wam pokazałem właśnie. Yy, dlatego Wam pokazałem właśnie ze swoich zdjęć, yy, jak ja to widzę, bo to jest najlepszy dowód na to, że o, jakby kogoś interesowało w wolnym czasie, robię takie dziwne wynalazki. To jest latarka do roweru. Madame Ja. Tak, to jest moje dzieło. I mojego kolegi. Tu był podświetlacz, puszka po orzeszkach, jakieś tam bebechy od zasilacza komputerowego i to służyło jako oświetlenie do roweru pod akumulator. I to miało jeszcze chłodzenie. Wiecie, że to działało. I to byłem zdumiony, że to kurwa działało. eee... powiem wam szczerze pewnych zdjęć nie pokażę zresztą elektryka prąd panie kolego przypadkiem nie miałem wyboru, powiem wam szczerze, musiałem ingerować i tyle Dobra, więc obejrzeliśmy sobie moją dokumentację zdjęciową. Wchodzimy w poszukiwarkę. Eee, niemieckie nie! O, no i na prostych przykładach, o tak to mniej więcej wyglądało. No, to metamorfozy domów. No, tu macie ten, tak dalej. Są na to kanały, gdzie tam ludzie się znają na tym, wypowiadają się na ten temat. Ja od razu wam powiedziałem, że ja nie znam się na budownictwie i tak dalej I ja po prostu powiem wam szczerze no, Macie porównanie starej chatynki a nowego penthouse'u Tak się teraz domy buduje e, Po prostu powiem wam szczerze, że no, Ja nie jestem specjalistą, ja wam opisałem to jak ja to widzę i tyle. I powiem szczerze, że mi się w domu nie mieszka kijowo. Tylko wiele rzeczy bym się po prostu cofnął w czasie i poprawił w tym budynku. I tyle. Jak to ocieplać? No, kurde. To już wam powiedziałem, jak to ocieplać, że. No. To, to zależy. To musicie do tego podchodzić po prostu indywidualnie. Jak. Najlepiej wziąć sobie kogoś, kto zda się, na tym, kto wam dobrze doradzi. Nie jakiegoś Janusza od wasze, z waszej wsi, który wam doradzi, ale tylko po to, żeby na tym zarobić. No bo to nie o to chodzi. No, murator on. Zobaczmy, murator, co on tam ma. Da się. Da się. Da się, da się. Da się, da się. Da się, da się. Tylko trzeba chcieć. Jak to się mówi, mój kolega to się, bo on ma tam dom z lat osiemdziesiątych czy coś i on by chciał to sprzedać. No nie kolego, nie sprzedawaj domu, bo wystarczy, że trochę odpierdolisz w niego pieniędzy i zobacz, masz taką willę i możesz to obchnąć nawet za jeszcze dwa razy większą kwotę. Proszę bardzo. Stara chatynka na jakiejś zapadliskowej wsi. Proszę bardzo, nowa chatynka. Jakby kurwa pobudowana świeżo. Stara chata, zobaczcie. Ja tylko mówię, że to, że mieszkacie w starym, rozpadającym się próchnie, to nie oznacza, że ten dom warto spisać na straty, bo niewiele trzeba wydać, a zobaczcie, robicie praktycznie z czegoś takiego to. Naprawdę piękny budynek. Gdzie to, to już się waliło. A zobaczcie na to. Powiem szczerze, szacun. 79 rok. Ludzie. Powiem wam szczerze, ja nie jestem specjalistą. Ja nie będę wam doradzał. Ja opisałem to, jak ja to widzę. Na swoim przykładzie powiedziałem Wam, jak ja to zabezpieczałem, i powiem szczerze: nie znam się, nie mam informacji i nie doradzam. Ja mogę powiedzieć tak.